Dwa dni temu, podczas jednego z openingów z okazji Team of the Season English Premier League, zaproponowałem wam taką regułę, która polegała na tym, że każde 300 łapek w górę pod filmem to jedna paczka specjalna właśnie w kolejnym openingu, czyli tak naprawdę w dzisiejszym odcinku. Spisaliście się naprawdę na medal, bo ja miałem ochotę te paczki jeszcze pootwierać, jeszcze spróbować, po raz ostatni można powiedzieć, trafić tę kartę, tę kartę drużyny sezonu z Ligi Angielskiej. Dobiliście 3300 kciuków w górę, ponad 3300 kciuków w górę na ten moment, gdy nagrywam ten odcinek, co jest naprawdę fenomenalną liczbą i za co wam niezmiernie dziękuję. No i myślę, że w przyszłości częściej taką regułę będę mógł stosować, bo jest to fajna interakcja z wami, a ja dzisiaj swoją obietnicę spełniam i przed nami 11 paczek specjalnych jako ostatnia szansa na trafienie karty Team of the Season z Ligi Angielskiej. I już w tym momencie otwieram paczkę numer 1, także zobaczmy, czy te paczki będą dla mnie szczęśliwe. Nie ma walkoutu w paczce pierwszej, flara taka sobie i na sam początek, jako prognoza tego wszystkiego, środkowobrońca z Manchesteru City, Stones. Ale przed nami jeszcze 10 paczuszek, więc lecę z kolejną, liczę naprawdę na przynajmniej jeden walkout dzisiaj. To by było spełnienie marzenia, trafiamy w drugiej paczce, słuchajcie, informa. Także te paczki naprawdę się chyba opłacają, bo już w drugiej można powiedzieć, że trafiamy super kartę, którą jest Inform Jagielka. No tego się nie spodziewałem, o tym też zapomniałem, że są przecież informy z Ligi Angielskiej jeszcze. No i słuchajcie, ta karta naprawdę źle nie wygląda. Co prawda nie mogę jej sprzedać, bo te karty, które tutaj trafiamy, są niewymienne, ale z pewnością w jakimś SBC taki Jagielka mi się przyda, także no, ten początek jak najbardziej mi się podoba. Ta druga paczka, mam nadzieję, że nie będzie najlepszą paczką dzisiaj, ale nie miałbym nic przeciwko, gdybyśmy takie paczki zaczęli trafiać częściej. Paczka numer 3, walkoutu nie ma, tym razem lewy pomocnik z Tottenhamu, jest to Nkudu. No z Tottenhamu jest jednak więcej zawodników, których bym pożądał w tym momencie, chociażby taki napastnik Harry Kane, Eriksen. Ajajaj, no rozmarzyłem się troszkę, ale chyba jeszcze mogę, nie? Bo jeszcze przed nami tam troszkę paczek zostało. Zobaczmy, co w tej paczce. Nie ma niestety walkoutu. Gdy będzie walkout, to tak naprawdę szansa na to, że trafimy kartę Team of the Season jest ogromna. Także na ten walkout niesamowicie czekam. W tej paczce Bakary Sania, 82 overall, do tego Musonda. No wolałbym jednak innego Belga, lewego pomocnika z Ligi Angielskiej, z Chelsea. Myślę, że wiecie, kogo mam na myśli. Tak czy siak, no nie mogę narzekać, bo te paczki naprawdę nie są złe. Ci zawodnicy mi się oczywiście wszyscy tam w pewnym momencie przydadzą. Dodatkowo już jednego informa trafiłem, także absolutnie nie będę narzekał. Kolejna paczka, flary takie sobie, no i Defo, którego trafiliśmy bodajże właśnie w tej paczce z Inform Jagielką. Także jesteśmy w tym momencie mniej więcej w połowie tego openingu. Na razie absolutnie nie mogę do końca narzekać, także nie będę jeszcze tego robił. Kolejna paczka przed nami, napastnik z Manchesteru City, Jesus, Gabriel Jesus. To naprawdę nie jest zła paczka. To nie jest paczka, na którą powinienem się złościć. Więc znowu tego nie zrobię. Na razie jestem pozytywnie do tego wszystkiego nastawiony, bo tak jak mówię, no ten Inform sporo nadziei, że tak powiem, dał mi do serca. Natomiast co dalej idziemy z tymi paczkami, tym nie jest kolorowo, bo po raz kolejny niski overall w tej paczce. 81 Ziller, do tego Gradel, jest jeszcze Rose, którego chyba możemy w końcu wymienić, bo najczęściej tych zawodników, których tutaj trafiam, no nie mogę wymienić, ale akurat w tym momencie mogę Rose'a na listę transferową wysłać. Dzięki temu kilka końców dostanę, no i zawsze to na jakiś plus tej paczki wychodzę. O, no w tej paczce przynajmniej Nolito, jest to 83 overall, nie ma jakiegoś szału, ale też biorąc pod uwagę to, co do tej pory trafialiśmy, to nie jest taka słaba paczka. Przynajmniej ostatnie bodajże 3 paczki, dokładnie tak, 3 nadzieje na tego Totsa z English Premier League. Naprawdę jej, jednego mi dajcie, nie musi być najlepszy, może być najgorszy, może być ten środkowy obrońca z Burnley, Keane, ale po prostu chcę zobaczyć tę niebieską flarę i to nie będzie na pewno ta paczka, bo tutaj jedynie Sigurdsson, o którego za chwileczkę właśnie będę próbował się bić w turnieju do Foot Champions, w którym właśnie karta Team of the Season tego zawodnika jest, także taka informacja dla was. Oprócz tego kilka srebrnych, naprawdę ciekawych kart. No i ogólnie te paczki są w sobie ciekawe, bo trafiamy mnóstwo dobrych zawodników, natomiast nie tego dzisiaj szukamy. No ale dobra, koniec tego gadania, czas na konkrety. Dwie ostatnie paczki. Nie ma walkoutu. Nie ma walkoutu. No i znowu taka niska flara Slimani, 83 overall. Jasna cholera, dlaczego?
dlaczego ja nie mogę mieć tego szczęścia? Czy ja mam Slimaniego? Miałem Slimaniego. W sensie, nie wiem. Nie wiem, co się teraz stało. Wyślij do klubu. Aha, tych i tak muszę wysłać do klubu. Ja już jestem tak tutaj niezorganizowany. No i nadszedł ten moment, w którym otworzę ostatnią paczkę z okazji Team of the Season English Premier League. Jeśli nie teraz, to już nigdy. No chyba, że tam z jakiegoś draftu w jakiejś innej serii mi by coś wypadło, ale w to naprawdę wątpię. Jej, błagam. Jedna karta niebieska z Team of the Season Premier League. Czy ja o tak wiele proszę? Nie patrzę, ja nie patrzę, nie słyszę nic, więc nie widzę. Czy tam jest walkout? Czy tego walkoutu nie ma? Otwieram za 3, 2, 1. I moim oczom ukazuje się Oxlade Chamberlain, czyli zawodnik całkiem w porządku, ale doskonale wiemy, że absolutnie nie jego w tej paczce oczekiwaliśmy. Dobra, postanowiłem dać sobie jeszcze jedną ostatnią szansę. Ja wiem, że przed chwilą mówiłem, że to już ostatnia paczka, ale czuję, że warto jeszcze tę jedną paczkę więcej otworzyć. Także zrobiłem po raz ostatni to SBC, no i zobaczmy. Ostatnia paczka już zdecydowanie. Czy było warto jeszcze kilka tych kart świecących poświęcić? Nie było. No nie było warto. Nie było warto, bo w tej paczce trafiamy napastnika z Arsenalu, Pereza. Ajajaj, no cóż, nie było mi dane trafić żadnej karty Team of the Season z English Premier League. Próbowałem naprawdę sporo, widzieliście to po ilości openingu właśnie z tej drużyny. Naprawdę liczyłem, że coś uda mi się właśnie no z tej jedenastki czy tam osiemnastki trafić, bo nie ukrywam, że właśnie składem z Premier League gram, więc taki upgrade by mi się zdecydowanie przydał. No niestety nie było mi to dane. Liczę w dalszym ciągu, że najlepsze chwile mimo wszystko przede mną. Przed nami mnóstwo jeszcze tak samo dobrych, jak nie lepszych drużyn roku, czy tam nie roku, tylko sezonu. Także ja się jeszcze nie załamuję, nie poddaję rąk. Co prawda nie mam zamiaru więcej tych pieniędzy już wydawać na te paczki, bo to też mija się z celem. Ale myślę, że ta droga przez SBC do tych paczek jest w miarę rozsądna. Także w przyszłości możecie oczekiwać właśnie tego rodzaju openingi jak ten dzisiejszy. Tak czy siak, w tym momencie no wypada mi tylko i wyłącznie się z wami już pożegnać. Niestety nie udało się, za co was przepraszam, bo bardzo, bardzo, bardzo chciałem, ale no nie jest to niestety w żadnym stopniu ode mnie zależne. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy udało wam się kartę Team of the Season z Premier League trafić. Mam nadzieję, że tak. No i cóż, życzę wam powodzenia w kolejnych paczkach, jakie będziecie otwierali, a was zachęcam również do subskrybowania tego kanału po więcej FIFA oraz do lajkowania tego materiału, jeśli mimo wszystko wam się podobał i chcielibyście chociażby mnie pocieszyć. Tyle ode mnie, mój Goldzor, na razie.